No niestety nie było nam dane zobaczyć zamku. Dookoła jest pozamykany. Tam gdzie były wejścia, zostało to zamurowane. Reszta na kłódkę pozamykana, więc no szkoda. Chociaż patrząc, jak on w środku wygląda przez te okna powybijane u góry, no to praktycznie to jest pustostan, więc no nic ciekawego, raczej i tak byśmy tam nie zobaczyli. Ale porobiłem kilka fotek, coś tam ponagrywałem, żebyście widzieli. Ja też bym miał na pamiątkę i cisnę dalej. No tak jak widać, na autostradzie też remonty. Ciekawe co tu było, bo dookoła wszędzie słupki takie stoją. Myślałem, że też numer będzie. Znaczy data, bo nieraz data jest na słupkach. Nie wszędzie, ale tam też był jeden. Tam dalej też widzę, stoi. Coś tu mogło być, jakiś obóz przymusowej pracy, czy co? Sam nie wiem, gdzie, do czego my idziemy, bo miejsce jest zaznaczone na mapce, na urbex.pl, ale nie jest opisane, co to jest. Na innej mapie znalazłem, ktoś to nazwał Dzika Szczelnica. Jest ławeczka, tam to nie wiem co jest, nie chcę się nawet iść, bo jakieś bzdury, ale też jakieś wojenne sprawy, bo widać, że stary okop. No i mamy jeszcze 800 metrów do przodu. Ciekawe co tam może być. Takich betonowych wystaje jakieś wykamyżniki. Tutaj widać, że młody lasek jest. O, ten jeszcze młodszy wyrzuski. Się kurę daleko wydaje. Mi się kawki napiło. Przyjdę i robię kawę i sałatkę z bułeczką. Dobra, jesteśmy na miejscu. Tak szedłem i szukałem w internecie i znalazłem, co to może być. Tu był skład materiałów wybuchowych. Dokładnie amunicji. Ponoć to była amunicja do obrony nieba, czyli rakiety. Co tam jeszcze można się dowiedzieć? Gdzieś w tamtą stronę, jakieś 1,5 kilometra dalej, była baza radziecka. Był ten system właśnie przeciwlotniczy. I kawałek dalej była jakaś tam maszynownia. Niestety brak informacji, czy to jest ruina, czy to rozebrane, czy to w ogóle stoi. I zobaczę, pokażę, czy podjechać tam jak najbliżej, czy sobie odpuścić, bo jak byłoby w jakimś dobrym stanie, to podejrzewam, że ktoś by to po prostu oznaczył w internecie i by każdy wiedział, a raczej jakiegoś tam pustostanu nikt by nie oznaczył. Myślałem, że to jakieś hangary stare będą stały, a tu taki plac tylko pusty. Tutaj nie wiem co jest. A to jakiś pusty tem. To może pozostałości właśnie po tych magazynach. Zaraz dalej sprawdzimy. Tam te słupy, o których mówiłem właśnie. Ale Rusy tak mieli. Ogradzali się to dość dobrze. Tak jak właśnie w tych obiektach 3000. 1, 2, 3. Więc jak się wybieracie w to miejsce, dokładnie to jest przy miejscowości Trzebień, to teraz wiecie, że nie ma po co. Bo nic tu nie ma. Wszystko rozebrane. Coś tam wystaje, zobaczę. Dlatego do tamtej jednostki, gdzie jest zaznaczona na tej innej mapce, to tam nie będę szedł, bo podejrzewam, że tak samo skończyła jak te hangary magazynowe. Ciekawe, czy Rusy tak porobili te takie górki, czy to za naszych? To nie wiem, co to może być. Tu widać, już nasi skurowali ruskie kable. Widzę, że auto tędy jechało. Też tu pójdziemy. Tak na mapce popatrzałem, to było ogromne. Bo na samą szerokość będzie miało między 500 i 600 metrów i chyba 900 po długości. Ciężko powiedzieć, bo tak na mapce nie więcej sprawdzamy te wymiary. Wychodzi, że nie więcej takie wymiary to miało. My to od groma tej amunicji tu musieli mieć. Dobra, tak spaceruję i znalazłem coś.
Coś się uchowało. Ale ciężko było go zobaczyć, bo dookoła górka jest usypana. Fuu, pajęczyny. Dawno ktoś tu nie chodził. Gdzie tu wejście jakieś jest? Oczywiście latarkę zostawiłem dobrze na tym, co nieco widzę. A widzę styropian. Ktoś ten skład zrobił. Znaczy śmieci się pozbył. Dobra, nie będę tu między śmieciami łaził. Bo może tamtędy go widzę. Patrz jak zwierzyna roznosiła styropiany. Wszędzie styropiany się walają. O, tu już mamy bez dachu. Runęło. Ciekawe, czy tam dalej coś będzie, jak pójdziemy. No chyba to tyle. Nie ma nic ciekawego, więc jak się tu wybieracie, to wam mówię, że nie warto. Tym bardziej, że jak ktoś ma jeszcze daleko, no to zmienia się to z celem. A jak blisko, to ewentualnie taki spacerek zrobić. Akurat tutaj mam 180 km, ale przejazdem sobie tak drogę wybrałem, bo jedziemy do Legnicy. Tam to będzie się działo. Dobra, czas na papu. Będzie kawka i sałatka. Powiem wam, że lipa wyszła z tym magazynem radzieckim na te rakiety. Półtora godziny w plecy, a nic praktycznie tam nie było. Dlatego jak wybieracie się, to mówię wam, że nie warto. Szkoda waszego czasu. A ja szybka kawka. I śmigamy. Zwiedzić dwa szpitale. Radziecki ja. No, dwa radzieckie i jeden niemiecki. Z ciekawą historią. Pali się. A i troszkę damy więcej fowera. Dobra. Kawka. Kawa. I mleczko, i sałata.